Dzień dobry, witam was. Witam serdecznie na YouTubie, witam was serdecznie z tej strony, witajcie na Homestore Cup, dzień drugi. Dzisiaj rozpoczynamy już dniem meksykańskim. Jej, po stronie prawej, w kolorze czerwonym jest Su, po stronie lewej. Natomiast mamy Soula BO3, czyli do dwóch wygranych. Więc jak widzicie doskonale jestem przebrany w dziwnych ciuchach. Dzień meksykański, no właśnie, dzień meksykański, żeby było tutaj ciekawiej. Ogólnie cały team jest meksykański, cała impreza taka ma dzisiaj być, jutro i pojutrze. Dlaczego? Ponieważ na eBayu zbieramy pieniądze na jakąś meksykańską wioskę. Wszystkie pieniądze z aukcji na eBayu od tej TV właśnie tam idą. Dzisiaj mamy dzień drugi, to znaczy, że Elazer awansował. Niestety wszystkie gry Elazerów, które nagrałem, są na drugim kompie z HD deckiem, który ten komplet wozipie, a ja to już występiłem drugiego kompa, więc jest już mi troszeczkę bezpieczniej i łatwiej. Oj, oj, oj. Dzień meksykański, Emilowi się tak, tutaj czat już się zastanawia, o co mniej więcej chodzi, bo do Neunzig Luftballons tańczyłem z tymi, no ale tak to już bywa. Tak to już bywa, słuchajcie, no dzisiaj rozmawiałem z nim sami, nie spodziewałem, wie, że ten Polak dzisiaj nie wyjdzie z grupy. Ja mówię, no ciężko może być, bo nie ma co ukrywać, grupy Polaków do najłatwiejszych raczej tutaj nie będą należały. Musimy sobie wykrzyknąć B na czacie. Zobaczmy, czy się bot obudzi. A, bot nie śpi, nawet pokaże nam link do grup tak zwanych. Ja już sobie to ogarnę. Grupa B, aktualnie gra grupa B. Seral, Su, Trap, Bany, Bly, Soul, Stefano, Hellraiser. Ja wiem, że dużo bym chciał, żebym pokazał, jak Seral sprzedaje miazgi. Ale, proszę państwa, no jednak Soul jest dla mnie ważniejszy. Będziemy Soula pokazywali. Grupa D natomiast, tutaj co się dzieje, jak jedzie banko. Grupa D zaczyna grać od godziny 14. Dobrze mówisz, o 14? Tak, nie, o 4, przepraszam, o 4, nie o 14. I to będzie grupa z Solarem, Lambo, Zestem, Tejżą, Maną, Drogo, Klemem i Sword Offem. Wczoraj w ogóle piękna miazga ze strony Reynora. Wszystkie gry wygrane, wszyściuteńko po kolei. Osoby też na YouTubie mogą się zastanawiać dlaczego i na czacie, zastanawiać się dlaczego nie działa wykrzyknik Allegro, ponieważ koniec już współpracy z Allegro. Koniec, nie ma już Allegro. Jestem biednym streamerem, już całkowicie niezależnym, bez jakiegokolwiek sponsora. Życie jest okrutne, no ale tak to trzeba sobie będzie przeżyć. No nie, trzeba będzie więcej gadać o dotacjach, subach i tak dalej. Okej, okay, zobaczmy co się dzieje. Speed na linkach aktualnie się pojawia. 7 dronek również ze strony Su. No nie ma co ukrywać, Soul będzie miał dużo zabawy. Próbowałem go wcześniej zgarnąć, żeby ze mną trochę postreamował. Ale nie bardzo. O mój Boże! Co ja widzę? 100 zł właśnie wpadło! Dziękujemy bardzo gorąco! Link aktualnie wpadają do środka, żeby tutaj trochę podgryźć. Ja nawet nie miałem alarmów odpalonych, ale 100 zł właśnie wpadło od Tigera, tak? Tak, jej! Dziękujemy gorąco. Teraz muszę ustawić alarm, bo o tym zapomniałem. Replay będą, spokojnie. Steam u Soula już się pojawia, jakieś tam straty większe, mniejsze, nic takiego wielkiego nie było. 300. No dobra, to jednak trochę zabolało, mimo wszystko. Czy kamera na bufet? Też. Bufet jest, ale bufet jest, czy lepszy niż rok temu, bo rok temu były sam chleb, bułki dokładnie, pokrojone, bagietki i bez masła, nawet, po prostu chleb. A teraz jest jakaś pasta nawet na to wszystko. Okej. Okay. Whispera mi wyślij, wyślijcie mi Whispera, bo z tym adresem replay się doszli, ale no nie teraz. Nie w trakcie gry. Po turnieju. No, na razie krążą helioniki. To z jednej, to z drugiej. Próbuję tutaj Polak wjechać, próbuję coś zrobić, próbuję być złym człowiekiem, no ale no Soul bycie złym. Soul był zły, wczoraj próbowałem go poprosić, żeby pokomentował za mnie jedno było trzy, żebym ja w tym czasie mógł pójść kupić kebaba. No i niestety Soul tego nie zrobił. I tyle.
Okej. Dobra. No to już informacja poszła, kurde, muszę... Oła! No, chylionki krążą. Na razie krążą, creep jest rozprzestrzeniany. No, zabij! Oła! Tak. O, VIP-a dostaniesz później. Właśnie, każdy złotych będzie przynajmniej VIP na miesiąc wrzucony. W międzyczasie, dobra, Queeny 3 sztuki czekają. Kill him Soul. Biega, żeby wyczyścić creep. Aktualnie, no tutaj lekkie czyszczonko się pojawia. Parkuje do medivaku, spróbuje zdropować u Guralta i już są lingi, więc to trochę tak średnio wygląda. Tylko mnie słychać w jednej słuchawce, naprawdę? Halo, jak to słychać tylko w jednej słuchawce? Co to ma być? Dobra, bardzo ładnie, 9-12 harvesterów zagrożonych, pięknie to wygląda. Od tyłu jeszcze dwa medivaki poleciały. Aha. To ciekawa sprawa. A! Nawet bardzo ciekawa sprawa, że coś takiego się dzieje. A. Dobra, to spróbujemy ogarnąć, co może być problemem. Rzadko z jednej strony słychać. Ale tylko mój głos, tak? No, zaraz powalczymy z tym, tylko po grze z tym powalczymy, nie teraz. Bo znając moje szczęście, jeżeli zacząłbym teraz z tym walczyć, to skończyłoby się to tragicznie dla mnie. Oj, dobra, dropuję. I ten dropik nie zadziałał zbyt dobrze. No przykro mi bardzo. Panie towarzysz, nie tak to miało być. Nie tak to miało wyglądać. Mikrofon right lub left. A teraz powiedzcie mi, bo coś tutaj zmieniłem, coś zrobiłem. No, teraz dobrze. Ustawiłem mono, żeby wszystko było. No coś też musiałeś tutaj zostawić na mnie i OBS-a zwariować. Dobra, Marines do tego wszystkiego, switch tanki, trochę tego wszystkiego czeka, będzie tutaj próbował wjechania na górę. Rozstawia swoje switch tanki Polak, zobaczmy straty aktualnie jak wyglądają. Wieńcze po stronie zerwali, świetnie to jest ustawione, mega dobrze. Ekobrywale, teraz będzie się żywał puszy, nie chce nic mówić, Polak to będzie miał trochę przeklapane. Baneling, ale ten nie atakuje chyba zbyt dobrze, Su. No ale to nie ma szans, żeby ten push coś większego zrobił. No trochę harvesterów zniszczył, trochę armii tutaj poubijał, ale... Nie wiem, co on chciał tym zrobić, tak naprawdę. No. Okej. Okay. Co muszę tutaj... Muszę to cholersko zrobić, bo ciężko mi się oddychało już. To blokowało mi. Dobra, dalej trwa czyszczenie tego creepu. Już mi się też dostało od... że mam słuchawki moje, a nie tutaj ich. No ale trudno się mówi w takim wypadku. Plus 2 do ataku, plus 2 do obrony, speed dla overlordów. No są, próbuję jakoś tutaj harasować, wbijać się gdzieś z przodu, no ale średnio to wygląda. Jakby nie patrzeć, Granat są jednego z najlepszych zergów na świecie. Siedmiokrotnego finalistę GSL-a. Dobrze mówię, siedmiokrotnego finalistę GSL-a? Chyba 7 finałów? Szczególnie 7 finałów. 7 finałów różnych dużych imprez, o tak bym powiedział. Niestety nic nie udaje mu się wygrywać takiego. Może jeżeli doszedłby do finału SU, a tam byłby czekał Seral, to byłby wtedy ząb taki prawdziwy. Aha. Dobra, co tutaj dalej? Mina złapana. Czy jest upgrade dla min? Nie ma upgrade dla min, bo widocznie to wszystko jeszcze wpada, żeby poczyścić resztkę. Na dole, powoli, spokojnie. Kill him! No i tutaj, oj, wsteczny. Dobra, spakował, ucieka. Bardzo ładnie, w międzyczasie jeszcze tutaj tym medivakiem pokrążył sobie trochę.
znaczy dwoma medivacami pokrążył, żeby czyścić ten creep. No, czyści go, cofa go, ale coraz dalej i mocniej wychodzi Zerg. Zerg, w szczególności tej lewą stroną, będzie zaraz mega mocny. Oj, 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 jeden medivac zniszczony, drugi, o, nie bardzo. Baneingów plus jeden do ataku dla tych hydr. Dopiero pamiętajmy, że cała reszta ma już 1-2-2 na upgrade'ach, na lingach. Aha, kurde, ta armia tu zaczyna się robić dużawa do tego wszystkiego. Widzę, hype się pojawia. Polak, no nie jest w stanie gdzieś za bardzo tam wyjść. Na razie no czyści ten grip, ale to wszystko, co jest w stanie zrobić. Po czyści parę tych harwesterów, pamiętajmy, że oczywiście zniszczył Zergowi, ale co to jest za problem dla Zerga? Soul tak dosyć defensywnie gra do tej pory, no ale chyba czas jednak zebrać tą armię i ruszyć zadek, bo będzie niebezpiecznie. Czy po prostu lekko się przesadził, zamknij tej wejście, żeby nic się nie dostawał do środka. Panie kolego, zamykamy, zamykamy. Nie wypada to tak, nie wypada, że tak czekać. W tym czasie Spire, no to jest opcja, że później Greater Spire się przecież pojawi, jak najbardziej. Aha. Byłoby dobrze, gdyby do planetarki doszedł, nawet jeżeli zaatakuje ją Sół, to troszeczkę bardziej ryzykowne to będzie, ale bo mój Boże, Suma teraz podzieloną tą armię, przecież mogę taką miazgę zrobić. Przerzuca Sol jednostki na lewą stronę, to może być dobry pomysł, żeby tam trochę wesprzeć. Oj, 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 czołgi porozsywane jak najbardziej, tutaj trochę lingów oberwało. I będzie dropi krzykował się od lewej strony, są do Polaka, o tak. O mój Boże, podwójny starport, do tego wszystkiego Fusion Core, zagraj Battle Cruisery. O mój Boże, jeżeli on zagra Battle Cruisery, to będę w siódmym niebie. Chciałbym to zobaczyć. Jest tech, a reaktor, źle. Techlap, o Boże, tak. Do it. Greater Spire się rozpoczyna. Tu no trochę tak nie bardzo. Techlab, dawaj Hyperiony, dawaj Battle Cruisery. No nie no, zasięg był z Liberatorów jest bardziej prawdopodobny, ale ja chciałbym, prawda? Pozwólcie człowiekowi pomarzyć trochę, żeby no Battle Cruisery. Dobra? Pozwólcie mu pomarzyć. Skanik po lewej, gdzieś tutaj był dropik chyba, co nie? Tak, czeka medivac. Jak najbardziej medivac tam z jednym, 6 marnicą, jeden ma ruder. Na razie nie wykorzystuje, 3-3 niedługo się pojawi. Glanc dla Zyrga będą, więc lingi trochę mocniej podgryzą tutaj. Cloak dla ghostów. Jest ten zasięg dla liberatorów, ten nowy reaktor. Buu! Wiecie co? A tak chciałem. Cloak dla ghostów tutaj jak coś, spokojnie. To nie jest cloak dla Banshee, to jest dla ghostów. Okej. Okay. Jakieś oddziały, a SCV-ki wysłane, tak? Bo on się zwalnia zaopatrzenie. Jest jeszcze skan, widzi, że tu czeka armia, więc raczej z tej strony nic nie zrzuci. No Sol miał 80 prawie harwesterów. No ciut za dużo. Parę sztuk tutaj ewidentnie było za dużo, ale to tam nie jest problem żaden wielki. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, coś się zaczyna dziać, tak, coś się zaczyna dziać. Atomówka i kolejne Ghost Academy. O, atomówki będą gotowe. Będzie fajnie z atomówkami. Oh yeah. Będzie ciekawy. Okej, co tu po prawej? Co tu się dzieje? Halo, panie kolego, dawać atomówki. Cztery, Boże, jedyny. Czterkowa CD do... Sol chce lecieć na late game'a z przeciwnikiem. Ten będzie... O, widzę, Caitlyn Spading sobie robi. Greater Spire tam było już gotowe oczywiście. A z jednostkami. Co jest ciekawe, no na razie tutaj jest... Aha! Czyli tu była pewnie chciał dwie planetarki postawić, tak? Że tam ghosty słyszy... A, tak, od góry! Ale ładnie w sumie to robi. Szkoda ekspansji, ale to kosztowało dosyć dużo. Jak na to popatrzymy. To naprawdę dużo kosztowało, w międzyczasie gdzieś tu jakiś haras był, jakieś dropnięcie się chyba pojawiło, tak, chyba po tej stronie. Tutaj duży oddział padł, tylko problem był tego rodzaju, że ten oddział też miał paść z tego względu, że... Spadło mi. Oddział miał paść z tego względu, że chciał zwolnić zaopatrzenie, no i właśnie widzimy koruptory.
się pojawia. No i dobra, szybciutko wymiana. Atomówki, 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 w międzyczasie armię na dole walczą, atomówka leci, 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 koruptory ubije! Aaa, koruptory ubije! Tak! Koruptory padły przy okazji. I parę dronek. Ej, to w sumie było nawet opłacalne. W pewien sposób, wiecie, zablokowanie na chwilę wydobycia, 5 harvesterów zabitych. No i Broodlord, jak najbardziej. No nie, no... Cofnął? Cofnął, bo zobaczył tej armii, więc cofnął się. Cofkę miał tak zwaną. Gdzie to jest, 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 gdzie to jest... A, Liberator ustawiony z tyłu! Jak się patrzyłem, gdzie na minimapie jest ten atak, pięknie! No, czekamy na kolejne... Atak na ekspansję! Zabij ekspę! Zabij ekspę! Yes! Zabił ekspę, dobrze, bardzo ładnie, ekspansja została zniszczona. Bardzo fajnie, ale już Broodlordy się pojawiły. Teraz ładne snajpy poleciały na te Broodlordy. To było trochę niebezpiecznie, jeżeli chodzi o Osu, ale Polak musi stąd się zbierać. Uciekać. Trochę Su tych Broodlordów chyba stracił. Trzy. Pięknie. Pięknie, pięknie. I widzicie, o to mniej więcej chodzi. Snajpy cały czas leciały. Nie wszystko zostało zabite. Wikingi zaczynają tworzyć wikingi. Gdzieś Queen podchodzi, nie mam pojęcia, gdzie on przyszłapał i po cholerę on tutaj przyszłapał, ale będzie zastrzelony. Słuchajcie, Su momentami ma problemy i ucieczka pod rozstawione liberatory. Mi się wydaje, że ten atak liberatorów jest jakiś inny. Inny kolor. I kolejne Broodlordy zginęły. 7 sztuk padło. A, Riva, Riva, Riva. Pięknie, bardzo ładnie to wszystko wygląda, muszę przyznać. Znaczy troszeczkę tak w ciemnych barwach jednak widzę dalszą część tej gry. Słyszała atomówkę, ale na dole też mamy dalszą walkę. Co ciekawe, nawet snajpowanie Hydr w tej sytuacji. Atomówka gdzieś tutaj z boku poleciała. Nie wiem, czy uderzyła, czy nie. Czy uderzy, czy nie, ale Liberator bardzo ładnie rozstawiona. Atomówka chyba nie uderzy w takim wypadku. 6 harvesterów zostało zabitych. Polak ma 2 razy większą armię od Su. No i ładna ciągła presja. Jeszcze tutaj będzie lądował Soul w mainie przeciwnika. Prawidłowo jest lądowanko. Ależ to pięknie wygląda, panie Soul. Panie kolego, 9 dronek zabitych, a to jednak jeszcze nie jest koniec, bo jak zerk jak to zerk. Za chwilę się odbuduje, no i zerk jeszcze ma tutaj minerały w banku. Polaka jest troszeczkę gorzej, ale... Gdzieś coś słyszałem. A, Mediwaka słyszałem. 12 harvesterów kolejnych zabitych. To zaczyna boleć coraz bardziej. No, dopalacz, 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 dopalacz! Wpadnie pospora. Nie, o mój Boże, na styk! To naprawdę jest na styk! Niewielka rzecz, a cieszy! Taki drop. Byłoby zawalenie Ghoul Slay Skaver. Zniszczył i wiecie co? Chyba zniszczył Ghoul Slay Skaver. 18 harvesterów rozwalonych, bo dobrze rozstawiony Liberator. Ależ pięknie on te Liberatory rozstawia. Piękne są ataki. No tu się nie udało zniszczyć Ghoul Slay Skaver, chociaż Ultrale i tak nie są tak ważne. Kolejne atomówki. No Polak sprawia, że Su musi jednak biegać na wszystkie strony świata. Armor dla budynków, co by planetarki dłużej się utrzymały. To jest Neos i Frame. Jest jeszcze z czymś połączone, tylko nie pamiętam z czym. Chyba, że w bunkrach może być większa ilość jednostek. To byłoby fajnie pod te Broodlordy się dostać czymś ciekawym. Zobaczmy, jak wygląda więc armia Polaka, z czego się składa 5 wikingów, 16 ghostów, no i do tego wszystkiego 7, 8 liberatorów. Jak mam obrona przeciwlotnicza u Su? No trochę tego jest, ale teraz próbuję coś dorwać. No tak, jakbyś koruptora tam złapał jednego, drugiego, dropy by się teraz mocno przydały, żeby no, zaganiać przynika czas na planetarkę kolejną. Plus 3 do ataku dla latających. Za chwilę będzie gotowe, za pewien czas będzie gotowe. Dopiero się rozpoczęło. Do obrony nic tutaj więcej nie widzę, przynajmniej teraz. No, 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 no. 16 lingów, 15 bailingów. I znowu rozstawiony liberator, ale to jest wkurzające. Tak, ten atak jest jakiś inny. Tak, to teraz ten atak pokazuje, że jest zwiększony zasięg, jeśli się nie mylę.
niby niewielka rzecz, że woła, próbuje przejąć planetarkę po prawej stronie, więc że tutaj gania się jeszcze z tymi wszystkimi jednostkami, co jest najzabawniejsze, tą planetarką się jeszcze trzyma. Ten upgrade dla budynków skończył się robić, planetarka jest atakowana, oczywiście SCV-ki padają, ale tutaj też dochodziło do starcia. Po lewej stronie gdzieś mamy kolejne jednostki zniszczone, ta ekstra będzie rozwalona, 16 harwesterów padło, na dole jest planetarka, jak najbardziej jest, Broodlingi jednak to już nie podbiegły, jest Liberator rozstawiony, piękne rozstawienie Liberatorów, no i teraz gwiazd pod tą ekspę, która powinna być za chwileczkę zniszczona, dawaj ekspę, no dawaj tą cholerną ekspę, jeeeest! Ekspa została rozwalona, ale 15 harwesterów przy okazji też padło, eko, no po obu stronach wygląda słabo, ale Polak ma lepsze zaopatrzenie, lepsze eko u Polaka. Bardzo dobrze, kolejne drony gdzieś obrywają, nie wiem, gdzie, ale gdzieś zaczęło obrywać. Znowu Liberator, ależ ten haras Liberatorami jest upierdliwy. Ile on tego wszystkiego zniszczył? 17 sztuk, 70 sztuk. I jeszcze dobrał się do Broodlordów, teraz udało Broodlordy bez wsparcia. Jakiegokolwiek Liberatory porozstawione, Broodlordy padają jeden za drugim. Była armia powietrzna Zerga, nie ma armii powietrznej Zerga, zostało tylko trochę koruptorów. No co on tutaj może zrobić? Nic więc niego. Dzień, co on wygrywa? Pięknie, proszę Państwa, pięknie. Pięknie i wspaniale. Za chwileczkę mapa numer 2. Vera is Naruto. Piękny meczek. Pięknie, Soul. Tak, kompa mi dali. Dali mi nowego kompa. Wysępiłem nowego kompa. Pięknie. Mówią Belixa grać. Wielkie dzięki. Czy ja muszę jakoś to inaczej zrobić? Spokojnie, wszyscy chcą repa. Tak, ma SSD-ka. Jak najbardziej, SSD-k jest. O! I tak można zrobić, tak można żyć. Tak można pracować. Słabo, słyszę to słabo, ale coś tam słyszę. Spokojnie, repy będą. Jaki ten komp? i7, 7700, 1070, 32 giga RAM-u, dobry komp. Guten kompem i najważniejsze SSD. Nie, tutaj są dziurki. Nie poci się. Dobra, kolejna mapa. Startujemy. Klipy będą potem ciekawe. Oj, klipy będą później ciekawe. Pewnie wyszedł z ligi na tym koncie. Jest w sumie możliwe. Okej, lecimy z kolejną grą, tutaj była przerwa w międzyczasie, taka króciutka, niewielka, ale już tego nie będę wycinał, bo nie mam opcji wycinania tego wszystkiego, przeżyjecie. Więc lecimy, po lewej stronie w kolorze czerwonym jest Soul, który prowadzi 1-0, jego przynikiem natomiast jest Su. Byłem święcie przekonany, że Soul jakiegoś Turaxa zagra, Soul normalnie zagrał grę makro. Stało się to. Mapa urwana. Kiedyś to było wielkie och, ach i że udało się urwać przynajmniej mapę. No ale i tak jest dobrze. I tak jest spoko. Tak, Sol często top 10 ma, gdzie ma 7K MMR-u, jest w stanie jak najbardziej wbić czasami. Ciężko mi z tymi słuchawkami, bo tak mam słuchawki na górze, no to czapka mi wtedy, kapelusz mi spada. Trzeba to jeszcze powalczyć, trzeba jeszcze pokombinować coś, żeby znaleźć... mikrofon spadł. Znaleźć odpowiednie miejsce na wszystko. Okej, dobrze, pięknie, pokażcie kamerę gdzieś tutaj. No, jeżeli Sol dał radę wygrać Su, to byłoby pięknie. Pamiętajmy, że w tej grupie jest jeszcze Seral, wygrana z Seralem. Większe szanse ma Polak wygrać z właśnie Su niż z Seralem, tak mi się wydaje, no, ale dziwne rzeczy mogą być.
Okej. Ja bym też się zastanawiał, o co chodzi z tym wszystkim. Homestore Cup w tym z dzisiaj, jutro i pojutrze ogólnie jest w wersji meksykańskiej. Widzicie, u góry są wszędzie poustawiane meksykańskie rury ozdobione flagą meksykańską. Po prostu kiedyś na Seedstory Cup mieli meksykańskie stroje, no i postanowili to wykorzystać, bo ludzie się lepiej bawią, jest troszeczkę zabawniej. A do tego wszystkiego są aukcje eBay, gdzie sprzedane rzeczy na tych aukcjach eBay pójdą na pomoc jakiejś meksykańskiej wiosce. No mają wszystko meksykańskie, tylko gracza z Meksyku niestety nie mają. Tak to wygląda. Ktoś mnie do kraju nie wpuści. No i Sol gra kolejną grę makro. Spoko. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy jest najlepszym trenerem poza Koreą? Nie, Saul jest lepszy. Jest bardzo dobry. Jest jednym z najlepszych poza Koreą? Chyba tak. Można tak mówić. Chociaż Klazurowicz zdarza się z nim wygrywać. Dobra. O Jezu, jakby tego Reapera złapał, to bym się popłakał. Na szczęście Polak ucieknie, Reaper przeżyje. No tutaj parę jednostek będzie zagryzionych. To jest boląca sprawa. No przykra sprawa, odniosę się do tego później. Dwie sypałki zabite. Okej. No to bez tragedii na razie. Tylko no, Lingi mogą tą presję nakładać. Jak ten Reaper? Średnio wygląda. Podnosi jeszcze tutaj Orbitala. W sumie nie wiem, czy była jakaś wielka potrzeba, żeby to podnieść. Niech wyjadą Heliony. No i zobaczmy teraz straty. 3 SCV. No, powoli. Sam ogólnie w tej ostatniej, że bardzo fajnie do tego late game'u doszedł. I w late game'ie wygrywać SU to nie jest taka mała rzecz. To ogólnie daje nam nadzieję na kolejne gry. Okej. Lingi na razie muszą sobie pokrążyć, a kiedy tej meczek leci, to wiecie co, ja skorzystam z okazji i miałem sobie, że paru rzeczy nie wziąłem. Przede wszystkim nie wziąłem leków na chorobę dziwną i na chorobę normalną również. Trzeba to wszystko sobie tutaj łyknąć za chwileczkę. O nie, nie mówcie mi, że inozyny nie wziąłem. Zostawiłem ją w hotelu, bo się popłaczę. Jest inozyna! O, dobrze. Bardzo dobrze, jest inozyna. Raz. Do tego dorzućmy sobie guarany tylko takie i kasztanki. Guarana z kofeiną, co było więcej energii, żeby się człowiek obudził. Roach Warren USU. Czyżby push Roach Ravager z ringami się przekonał na 40 paru harvesterach? Trochę już dużo, bo ich ma, może być 50. To zobaczymy. Dorzućmy do tego sobie przy Cezary od alergii, żeby było ciekawiej. Bioxetin, który sprawia, że jestem szczęśliwszym człowiekiem. I Bioxetin w drugiej formie, w postaci Ceronilu. No i tak, zgubiłem jedną tabletkę. O, jest! No to siup. No, Changeling próbuje się dostać do środka, tutaj Polak niewielkim oddziałem czyści. To nie jest energetyk, to jest kola. Red Bull ma swoją kolę. Ale teraz ładnie złapał, zabił Queena na dodatek. Co nie fajnie, że tutaj ustawił. I w sumie tego Queena mógłby pogonić. Wiecie, straty Queenów na początku to boli, no bo creep jest blokowany. Oho, 1 na 10 roachy, 1-1 do obrony i do ataku i speed na tych roachach. Ja nie wiem, czy roachy nie zaatakują na 1-1. Szczerze powiedziawszy. Czy tu jakiś push się nie będzie szykował? Okej, okay, popatrzmy. Combat Shield jest dobrze. Czy jest robiony na razie? O tak, Polak musi jednak wyhaczyć, musi wiedzieć, co się zbliża.
No a ten push będzie niebezpieczny. Przez chwilę myślałem, że to Nidus. Fajnie, że jest Banshee. Przy ataku całej tej armii na pewno Banshee bardzo pomoże. Problem jest taki, że Queeny się również zbierają. No i polski gracz za sekundę zobaczy wszystko, co się dzieje, pakuje, wynosi się, zdaje sobie sprawę, że trzeba się teraz utrzymać. Pojedynczy Siege Tank mało, dwa już trochę lepiej. Banshee jest bardzo ważny, niestety problem jest taki, że Queen podchodzi. Gdyby był Clock na tym Banshee, byłoby o wiele łatwiej. Nie strać tego Banshee, bo ono będzie ważne, wizję to rzeczywiście daje. Jeden Siege Tank rozstawiony, Steam odpalony. Oj, te bajle trochę późnawe były i nie trafiły wszystkiego jak trzeba. Goń Zerga, goń! Gonie, odpuszczaj! Pogonił bardzo ładnie! Świetnie został tutaj pogoniony. Soul! 1-1 za chwilę będzie gotowy i będzie się łatwiej broniło. Kolejny oddział poleciał Bail. Panie kolego, te Baile w nic nie trafiają. Soul, no łapie te oddziały bez większych problemów. Owszem, tam Zeko nie szaleje, ale teraz tylko dorwać armię. Dajesz, Soul, dajesz! Soul! Hey man! Hey, Soul! He's winning 1-0. Yeah, 2-0 still, no? Yeah, I hope so. Yeah. You saw the first game? No. It was a macro game. Like 25 yeah, minutes. So like okay, dobra, przejdźmy dalej. Aha. Nie wiem, czy widzicie, jest Lambo, jest laser. W międzyczasie kolejne marnice się pojawiają, trzecia baza jest zajmowana. No i jak już mówiłem, Rush Ravager w late game to nie jest taki dobry pomysł. Na Terana, w szczególności jeżeli upgrade'y polecą. No i kolejne baile i te baile no nie trafiają. Pięknie! Siege-tanki cały czas są porozstawione, walczą ze mojej, boję się, że może jednak przebić. Chociaż nie, jeszcze trochę! Będzie gold! Jest gold! W takim wypadku i goń go, goń! W tamtą stronę prawidłowo. Bardzo ładnie to wygląda. Soul po raz kolejny odbija ataki przeciwnika. Straty są naprawdę sporawe po drugiej stronie. Przede wszystkim gazu prawie u Terana nie padło. To jest przyjemne. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Ja nie wiem, no Sum musi chyba zmienić trochę kompozycję. Bo nie wiem, jak długo radę z tym wytrzymać. Oczywiście Sum ma lepsze eko, jakbyście nie zauważyli. Ale teraz to jest piękna rzecz, bo szykuje się pojedynczy medivac, a u góry nie ma żadnej obrony. Główna armia będzie wchodziła z dołu, więc nie może tutaj Sum też się za bardzo ruszyć. Dawać ten dropik do trzeciej bazy. Pięknie, zabij dronę! Zabij dronę! Zabij dronę! Zabij dronę, teraz ekspansję próbuje zniszczyć. Kolejne dronki się pojawiają! Zabij dronki! Dobra! Dronki padają, za chwileczkę będziemy już zabili 6, 7 sztuk. Pięknie pakuje się i dropuje maina. Ale w międzyczasie jest run bailingami. Ktoś tu manę odstawił, ale to spokojnie. Za chwilę się powinien ogarnąć. 11 zabitych harwesterów. Po drugiej stronie też tam trochę tego wszystkiego padnie, ale na pewno nie aż tyle. Główna armia Polaka idzie. Żeldon, gdzie ty? Wracaj się! Wsteczny! Wsteczny! Dobrze, a on tutaj dalej siedzi. Oj, dropu, no dobra. Jak masz zginąć, to lepiej z dropu. I kolejny harwester zabił. 15 harwesterów zabitych. 53-49. Pamiętajmy o The Power of Mule. The Power of Mule jest tu najważniejsze. Kolejne starcie, liberatory są rozstawione, czołgi z tyłu czekają. Już tutaj nie odpuszcza Solu. Owszem, ma mniejszą armię od przeciwnika, ale kompozycyjnie jest przyjemniej. Chociaż brakuje mi upgrade'ów 2-2. Troszeczkę, przeciwnik plus 2 do obrony niedługo będzie miał. No ale jak mówiłem, Roach Ravager, tylko Marinesy, ale jest mało też maruderów, wiecie? Same Marinesy z Ciszankiem. Nie wiem, trochę więcej maruderów nie byłoby lepszym pomysłem. Teraz wydaje mi się, że ciut Sol za mocno do przodu poszedł. Ale chyba trzeba by dropować. Trochę mało larw u Su aktualnie, kolejne roacze. Zrobienie lingów na tą, to nie byłby dobry pomysł. Ciszanki by te lingi od razu zjadły. Wyładowany oddział i chyba będzie teraz szykał się do ataku. Tak, proszę bardzo, rusza w tamtą stronę, w tamtą stronę. I wjazd znowu pod XP, pięknie. Mamy 3-4 zabite, 5-6-7. W międzyczasie wjazd u dołu, oj, roachami. Trochę bardziej będzie bolało ten wjazd roachami niż całą resztą, ale 7 harwesterów zabitych. Polak mógłby teraz u góry coś spróbować zrobić. Blokuje tu, jeszcze blokuje, ale no nie chcę nic mówić, polski gracz będzie musiał cofnąć swoje oddziały, bo albo nie, albo dochodzi do wniosku, że skoro armia jest na dole, to ja mogę górę zaatakować. W takim wypadku mogę dropować z dwóch stron nawet. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę wielkość armii. XP u góry da radę zniszczyć, powinien sobie z nią poradzić. Też kolejne queeny widzę się ściągają, więc nie do końca.
O mój Boże, ekspa zniszczona. No nie, no dobra, Polak już olinuje. Polak musi wygrać tym, co posiada. Nie da rady tego jednak zrobić chyba. Aj, szkoda, szkoda tutaj. Za dużo tego wszystkiego jest. Dronki są, chociaż dronki były ściągnięte do walki. Gdyby są, doczłapał się do tego 2-2. Nie wiem, czy trochę zbyt agresywny nie był w tej chwili. Gdyby doczłapał się do tych upgrade'ów 2-2 u siebie, po prostu bronił tych ekspansji, oczywiście harasował, GGWW. 1-1, szkoda. Szkoda, trochę chyba się są tutaj popsuł, powiedzmy. No nie wiem. Dobra, kolejna mapa za sekundę. Tak, chyba zbyt pewnie się poczuł, bo wyglądało to dobrze. No, nawet słyszeliście tej lambo, że zaraz będzie 2-0. No nie wiem, nie wiem. Jest Homestar Cup jest meksykański w dniu. Ogólnie ta edycja jest meksykańska. Za chwileczkę kolejna mapa. O, a skoro tu już jesteśmy... To dajmy to, tylko nie wiem czemu audio nie ma. Jeden do jednego. Nie wiem czemu audio się nie pojawia. To Tigera to jest 100 zł. Sprawa. Dobra, lecimy za chwilę z kolejną grą. Teraz? Emil, wszystko po to, byś miał więcej pozytywnych energii. Uśmiech na bebelo kosinus do jedzonka. Uśmiech potrzebuje replaye jak kosinus. Dlatego te pieniądze i uśmiech. Okej, już zaczęło dobrze działać. Natomiast podwójne alarmy były. Natomiast pojedynczy to podwójny, ale musiałem to dać. Dziękuję więc, że tej grobi. Słuchajcie, lecimy z kolejną grą. No 1-1. No nie jest tak idealnie. Już to naprawione. Już jest. No nie jest idealnie, no ale trudno się mówi. Żyje się dalej po czymś takim. Nawet w kapeluszu meksykańskim, ale żyje się dalej. Soul Proxy tym razem. Jak najbardziej, Sol zagrał 2 razy makro, no i teraz czas na Proxy, jego przeciwnik będzie otwierał ekspansję. Troszeczkę boję się, że ten Overlord może zobaczyć wszystko, co miałby zobaczyć, ale kto wie, może się uda. Nawet zeskautowany Proxy często wchodzi, no, tu będzie ten skaucik. Skaucik już podlatuje. Ajajaj. I z tyłu jeszcze jeden, więc to będzie o tyle ciekawa sytuacja, bo on już wie, ale nie wie ile tego jest. No tak bym powiedział. No już wracam, musiałem po bluzę skoczyć. Bo trochę chłodnawo się zrobiło. No jest 3 raks. 3 raks. Najgorzej było, gdyby otworzył. Najgorzej było, gdyby ekspansję otworzył. Pulę. No i teraz. Co, skończy się robić jeden? Skończy się robić jeden, skończył się zrobić drugi. Trzeci też. Co jest ciekawe, on o tym trzecim nie wie. On myśli, że to jest zwykły turaksik, a to jest 3 raksik. To jest dosyć ważna sprawa. Gazu też nie widzę.
O, to będzie ciekawe. Aby pewnie spajny postawić, żeby być bezpieczniejszy. Sprawdzi górę? Nie sprawdza góry jeszcze. No. To jest małe oszukaństwo. Jakby nie patrzeć. Hola senior, witamy. No i dobra, wychodzi. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby bunkier dał radę jakiś z przodu postawić, ale teraz się robi teraz coraz cięższe. Jeden jest stawiany. To jest pewne, że ta SCV-ka za chwileczkę pewnie przestanie istnieć, chyba że na przykład by Sol zaczął ją naprawiać przez chwilę. Jest drugi bunkier, a przeciwnik na razie same lingi. Zobaczcie, bezgazowo. No ja nie wiem. Tych marinesów zaczyna się robić coraz więcej i więcej. Polak bardzo ładnie tutaj odmikrowuje. Wszystko, lingi padają. Jeden za drugim. Bardzo dużo oddział tutaj za chwileczkę jeszcze przeżyje. No oczywiście, że tak. Przeżył na razie wszystko. Gazu nie ma, same lingi są tworzone. A to jest, jakby nie patrzeć, trzy rasi, więc tych marinesów będzie coraz więcej. Chowa się do jednego bunkra. Pytanie, czy się da radę schować do drugiego, żeby tutaj ostrzeliwać przeciwnika. Oczywiście, że tak. I ekspansja jest atakowana coraz więcej tych lingów. Zorientował się Suza chyba. O kurde, będzie ciężko. I dopiero gaz jest stawiany. Próba wybiegnięcia gdzieś tutaj. No nie ma takiej opcji. Spajnów żadnych nie widzę. Wiecie co? To wygląda dobrze. To wygląda dobrze. I jeszcze Queen zabity. Aj, nie dał rady. Ale niewiele brakuje. Ten Queen nie może się ruszyć. Kolejne spajne z tyłu są postawione. Polak kolinuje w dużej części. Chociaż widzę kolejne SCV-ki zaczyna robić. Gaz przejmuje. No jest szansa zniszczenia tej XP. Jak najbardziej. Spajny będą przerzucone, dosyć ważne, żeby Queena szybko zestrzelić. Trzy pełne bunkry, no będą trzy pełne bunkry, jak najbardziej. No nie ma opcji, żeby wybronił tego. Nie widzę tego, żeby dał radę to wybronić. Ej, transfuzję, no tak, co innego, transfuzja to zupełnie inna sytuacja. Zaczyna się więc zabawa, może będziemy wzięli Spajny, dosyć późno się zakupują, ale zakopią się te Spajny. Queena byłoby fajnie gdzieś trafić, byłoby wręcz idealnie. Duża ilość linków zabita, no i trzy Spajny. Wydaje mi się, że jednak będzie wystarczająco dużo. Suwy bronił się tutaj, szkoda trochę. Ale stracił też dużo harvesterów, ale Polak nie ma expy. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Ej, ale gdyby tak boczkiem wszedł? Próbuję wejść właśnie. Ej, to jest wredne. To jest wredne i patrzcie, blokuje wydobycie. Overlorda zabij! Kill na to Overlord albo drony, cokolwiek. Może Queena dałby radę jeszcze złapać. Próba zniszczenia, ekspansja. Poleciała transfuzja. Kolejne drony jeszcze popadają. No, coś z tego wyszło. Queena. Nie dał rady Queena, szkoda. Jeszcze wbije się, zeskautuje, ekspansja tam się pojawia. 23-17. No ale pamiętajmy jednak o tym, że Polakowi expy brakuje, chociaż kolejny dostawia. Straty większe usu. No nie wiem, tak. Ciężko, skaczące krzyże. Tak, transfuzje to były, proszę Państwa. Krzyżyczki oczywiście od leczenia. No, wszyscy siedzą, oglądają, patrzą. No bo fajnie jakby Soul jednak to wygrał. Kurde no. Ale teraz będzie gra makro? No chyba tak będzie. Zauważcie jedną ciekawą rzecz. Jakiś dobry drop z tyłu i jest duża szansa na rozwalenie tej expy. No ona nie wygląda zbyt dobrze. Speed na lingach się pojawia, powolutku gaz. Obie strony teraz zajmują się jako. Polak robi sobie double expand, co jest dla niego świetnym pomysłem. Ma pełnego walla. To jest pełny wall? To jest pełny. To wygląda na pełnego walla chyba. Tak mi się wydaje. Jeszcze Steam jest dorzucany, więc tej agresji jak najbardziej będzie. A to nie był pełny wall. Jest dobrze, tak mi się wydaje, że jest dobrze. Ale Guru mówi, że Soul wygrał, więc pewnie jest źle. No nie wiem. Kurde, odkleją mi się wąsy. Okej. Trzecia baza postawiona, no i Polak będzie miał swoją trzecią trochę szybciej. Jeszcze tutaj nie zmienia w orbitala, SCV-ki dorzuca. 31 do 37 ilości harvesterów, ale są muły. Muły są Lemuel. O, muły na meksykańskiej imprezie, nie mówcie Trumpowi, bo usłyszy i będzie lipa wtedy. Niedługo będziemy mieli tego Steama gotowego i w sumie dorzucić faktorkę Mediva, już to jest faktorka Mediwaki i zaatakować. Su będzie się bronić tutaj, no jak coś rączami, ale no byłoby fajnie, gdyby Polak teraz zaczął harasować, żeby zaczął atakować. Thank you.
Okej. Na razie kminy z klipem. Oczywiście, spajny są tutaj, no one bardzo pomogą. Nie ma opcji, żeby jakiś sam niewielki oddział Marinesów tutaj się wbił. Bo będzie lipa. Ja cały czas patrzę na tą ekspansję i chciałbym zobaczyć ją zesnajpowaną. Naprawdę chciałbym zobaczyć tą ekspę zesnajpowaną u Soula. Trzecią bazę Polak sobie przyjmuje. Tam dopiero Lair skończyło się robić. Pytanie, będzie speed na roachach? Jest speed na roachach. I coraz więcej roachów tutaj do obrony, ale... tam się wydaje, że jest dobrze. No zobaczcie, jak Soul cały czas lepsze wydobycie. Prawie. No na początku oczywiście trochę gorzej było. Ale później to już wystartowało. A teraz taka kolejna baza jest, jak muły będą. W sumie to dla odmiany Malot powiedział coś mądrego. Dwa cyklony rozwaliłyby tą ekspansję, jakby wylądowały, namierzyły to. To ekspa by bardzo szybko została rozwalona, bo cyklony jednak na jednostki, jednostki i budynki opancerzone no zadają sporawe obrażenia. Overseer i zeskautuje trzecią bazę. Jak najbardziej. Soul też trochę zaryzykował, stawiając szybko trzecią, bo no, kto wie, czy przeciwnik nie chciał zrobić czegoś złego. I teraz Soul powinien się zastanawiać, czy na przykład jakiś Nidus nie wbiesie. On nie, to jest chyba za późno nawet na Nidusa. Bo kiedyś Soul przegrał właśnie tak bardzo mocno na Nidusy. No i co? Drop that base, to by się przydało. Zadropować, spróbować przynajmniej zadropować. Soul przestawia jeszcze Spina pod ekspansję, pod maina znaczy się. A to znaczy, że przód jest otwarty. Jeden niedługo będzie gotowy. Boję się tego Overseera. Ten Overseer mnie denerwuje trochę. Nawet bardzo mnie ten Overseer wsteczny. No to jak nie z jednej, to z drugiej strony. Dzisiaj bardzo dużo gier Polaków będziemy mieli. O, czwartą zablokował, to jest zawsze coś. Czyszczenie klipu też by się przydało. Bezpośrednia walka z taką ilością roachy. Może lepiej nie. Lepiej będzie, jak te plus jeden zaskoczy. Whip. 1-1 plus combat shield to będzie gotowy Polak, trochę opóźniony z upgrade'ami, Link Veiling widzę. Tu się zaczyna pojawiać, czy jakieś czołgi z przodu rozstawione, pojedynczy Siege Tank, trochę maławo. A akurat wyszedł nowy ten, Take-Ti na Netflixie, wyszedł Narcos Mexico. Speed na Bane'ach, aha. No, no to idziemy na normalną grę makro. Przypomnę, że jedną normalną grę makro Polak wygrał dzisiaj, więc no kurde, jakby się tu nie cieszył. Jakby nie mieć... czy to był changeling, to był więcej change. Dobrze, jest pełny wall, prawidłowo. Tutaj ekspansji nie zniszczy, ale może postraszyć jeszcze na dół polecieć. To oznacza, że APMS-u pójdą w zupełnie inną stronę, na przykład zesnajpowanie tego Spina to jest dobry pomysł. Później będzie się łatwiej atakowało. I jeszcze... To się nazywa Fux, Queen przeżył. Ale później będzie się łatwiej atakowało, jeżeli już nie będzie Spina. Nie ma opcji, żeby Queen po raz kolejny coś takiego przetrzymał i wytrzymał. Mik. Czyściu, czyściu, klipu, czyściu. Czyścimy, dobierzemy ten. Oj, dropik od drugiej strony. Ładne czyszczenie klipu, ładny karasik prawidłowo. Przydałby się bym liberator w pierwszej grze, tak pięknie tymi liberatorami harasował swojego przeciwnika. Są trzy bazy zabezpieczone. Armia Soula, zobaczcie, że armia Soula jest większa. Przeciwnik jednak zaczyna mieć już powoli Vipery. Vipery z Blinding Cloud mogą tutaj przechylić szale zwycięstwa, albo raczej uratować trochę psu. Dwa mediwaki z lewej strony, fajnie, fajnie. Chciałbym naprawdę zobaczyć drop do Naturala i zniszczenie tego Naturala. Bardziej prawdopodobne, że będzie trzecią ataką, ale jakby tak dobrze dołem podleciał tędy, ojejku, jakie byłoby to piękne. Dwa medivaki do maina, dobry pomysł, główna armia stoi po drugiej stronie, no próbuje te... Oj, ktoś nie trafił, ktoś czegoś nie zniszczył, jest drop! Pięknie, spawing pool zniszczony, nie będzie adrenal glanców, to jest olbrzymi plus, Polak od góry próbuje się wbić przez chwilę, walczy z milingami. To jest świetna sytuacja, brak adrenal glanc zaboli, w lewej z podlewieszania też się dostaje. Będzie zniszczony spine, wpada mu te weko, dawaj te eko, dawaj te eko, dawaj te eko. Zabij drunki, zabij drunki, zabij drunki, zabij drunki, zabij, op, zabij,
Ty dajesz, są, dajesz. Dajesz, są, dajesz. Bailingless! Jest! Bailingless też zniszczony prawidłowo. Z... Vipery czekają. Mięcza się od góry. Jeszcze trwa walka. Go, 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 go. Bailingi zarządzą ostatni Bailing na dłuższy okres czasu. Na dłuższy... Tak, aha, a to czeka. Aha! Aha, nie! No dobra, nie ma innego wyjścia, muszę to rzucić jak najszybciej, bo i tak będzie po nim, ale tych Marinesów nie ma co ukrywać, rzucił naprawdę dużo, jednego Queena zabił, ekspansję od góry będzie rozwalał, tak, też jest, ekspa padła, ale to ładnie wygląda, przede wszystkim dlatego, że przeciwnik nie wpadł na pomysł, że stracił dwa bardzo duże budynki, Lingów nie ma, Banelingów nie ma, Soul lepsze eko, wszystko na korzyść Soula, armii suma za mało, żeby dał radę się bronić, jeszcze jakby ultraliskiej wyrzucił, infestation pit, do tego wszystkiego hype, cokolwiek! Kill him, killer, kill him, queen, aaa! Tak! Ultra Escaver! Jej! Lingi się pojawiają, mógł tutaj zostać i walczyć. Ghosty się pojawiają, więc kontrolistki nie poszaleją. Jeszcze raz z drugiej strony. Normalnie żyć nie umierać. Większa armia, lepsze eko upgrade'y, też lepsze na dodatek. Plus 3 do obrony tam się będzie pojawiało, ale co to kogo obchodzi? Upgrade'u na ultraliskach nowego nie zobaczymy, że tego zwiększającego... Nie ma nawet Caitlyn's Plating. Co to za zyrk bez Caitlyn's Plating? Oh yeah! Prawidłowo! Pięknie to wygląda. Jeżeli Terran ma już większą armię od Zerga, to Zerg ma całkowicie przerąbane w takim wypadku. No, Parastic Bomb, trzeba będzie więc rzucić te. Banelingness jeszcze tutaj nie dostawił. Zrzuć to! No, nie! Są! Nawet ten drugi się utrzymał. Dobrze, ten drugi się utrzymał, ale teraz ładna armia idzie po lewej stronie. Plus 2 do ataku na Lingach. Dobra, pamiętajmy o tych expach zniszczonych. Są pewnie jeszcze pojęcia takiego błędu jak w grze numer 2, gdzie poczuł się zbyt pewnie i zaatakował, ale tutaj może być się pewnie, no miejmy taką nadzieję. Atak od dołu, no ten akurat nic wielkiego nie zrobił, ale odwrócił uwagę, o to chodziło, żeby dało się tę ekspansję zniszczyć. Pięknie, coraz więcej liberatory, ghosty, no trzy dronki łącznie zabite, gdzieś tutaj ataki po bokach, pamiętajcie o tym, że upgrade'y dla Lingów zostały przyblokowane. Ghosty namierzyły, udało się tutaj coś trafić. Świetnie. A to Changing 1. No tu trochę zaboli, ale na szczęście jest planetarka. O nie, odpuścił sobie atakowanie z tej strony. No w sumie dobrze. Mógł tym zniszczyć oddziałem? Wydaje mi się, że mógł zniszczyć. Trochę Banelingów było, co nie tak. No to dałby radę rozwalić SCV-ki. A Polak stawia już starport, tego wszystkiego Fusion Core będą liberatory z zwiększonym zasięgiem. Więc no będzie dobrze. Owszem, dał trochę tutaj odpocząć Su, ale zauważcie, że Su technologicznie jest w plecu. U Polaka 3-3 się rozpoczyna, a u niego dopiero plus 2 do ataku dla Lingów się kończy. I upgrade dla Lingów, którzy będą lepiej gryzły, dopiero jest tworzony. Szybciej gryzły. Wszystko zaczyna wyglądać jak w grze numer 1. Oho! Oj, tej pojedynczy właśnie blinding dał się nie zawsze. Ładne snajpy! Ghost nawet ściągnięty! To akurat nic nie dało. Dobra, teraz trzeba pozbyć się reszty tej armii. Nie wiem inaczej, Polak sobie poradzi. Część ultralisków dał radę zniszczyć. Ghosty na tył ze snajpić. Pięknie snajpić! 30 punktów armii więcej u Polaka i rozwala tyle ultrali, ile się da. Teraz tą można by oczywiście wszystko spakować i uciec! Spakować i uciec, chociażby na dół, wlecieć do bazy. W międzyczasie po lewej stronie jeszcze ekspansję rozwala, która chyba tam miała być. I to jest fajne, boganie przeciwnika. Zauważcie, że nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej aktualnie SU, a bez obrony przeciwlotniczej, no to co zrobić z tymi medivakami? Nic nie zrobić z tymi medivakami. Jest 11 medivaków. Jeszcze fajny dropik, Steam odpalony. Patrzcie, namierzone jednostki. Bail jakiś poleci, proszę bardzo. O! Liberator rozstawiony. Zaczyna się zabawa z tymi liberatorami, o tym właśnie mówiłem. Z jednej, z drugiej strony, chociaż tutaj nie trafiały, ale wydobycie było blokowane. 1600 minerałów na minutę więcej wydobywa nasz polski gracz. Zaopatrzenie ma piękne, większa armia, lepsze eko, wszystko lepsze u Soula. Su jest wyższy, jednakże. Tyle mogę powiedzieć. Su jest wyższy. O, jaka szuka. Tak, nie ma sensu.
plus. Okej, 3-3 widzę się tam zaczyna pojawiać. Dostawione turety z przodu, żeby nie mogły podlecieć zbyt blisko. Oczywiście Vipery, no a do tego wszystkiego pamiętajmy o tym, że. O, zasięg dla Libu dopiero. Żeby nie był jakiś przyciągnięty? No. Znaczy wiecie, o jednej rzeczy trzeba pamiętać. To jest SUP, jeden z najlepszych zergów na świecie. Nie można go również lekceważyć, bo jedno lepsze starcie i Polak może mieć problemy. No, na przykład teraz to zaczyna wyglądać trochę nieprzyjemnie. Trzeba uciec pod planetarkę. Na szczęście Polak ma większe zaopatrzenie za taką prawdę wszystkiego, ale... O, gdzieś 11 dronów zostało zabitych. Byłoby dobrze, gdyby ekspansję wybronił. Nie wybronił, jak to szkoda. Ale dobra, ultraliski przynajmniej ubije. Problem SU jest taki, że jemu się pieniądze właśnie skończyły. SU nie ma już hajsu. SU nie ma już armii. Jest GG! SU wygrywa 2-1! Lambo! Wszyscy się cieszą też. Polacy się tutaj po bokach cieszą. Jest! SU wygrywa 2-1! Pięknie! Pięknie! Wspaniale! Dobra, panie.